Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, 27 werset. Bądź jak szarańcza. Szarańcza jest szczególnie interesującym owadem, ponieważ w przeciwieństwie do większości latających insektów została zaliczona do czystych zwierząt. Według starotestamentowych przepisów dotyczących pokarmów, wszystkie latające owady, które mają parę odnóży przeznaczonych do skakania, takie jak szarańcza, świerszcze i koniki polne, były czyste i mogły być spożywane. Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział, 21 do 22 wersetu. Inne latające owady, w czasie gdy nie unoszą się w powietrzu, pełzają po ziemi, i dlatego były uważane za nieczyste. Jak mówi 3 Mojżeszowa, 11 rozdział, 20 werset. Nawet jeśli niektóre, jak na przykład motyle, są piękne i atrakcyjne, czego możemy nauczyć się od szarańczy? Po pierwsze, ich natura jako skaczących owadów pokazuje, że nie są one tak naprawdę stworzeniami ziemskimi. Niektóre owady latają przez jakiś czas, a następnie chodzą po ziemi. Podobnie ludzie tego świata mogą mieć wzniosłe ideały, a jednak mieszkają na ziemi. Objawienie Jana, 17 rozdział, werset 8. I odrzucają Boga nieba. W przeciwieństwie do nich szarańcza spędza wiele czasu, tyle czasu, ile może, w powietrzu. Jako wierzący powinniśmy minimalizować nasz związek z tą ziemią. Musimy żyć w świecie, ale nasz duchowy instynkt powinien mieć charakter niebiański. Po drugie, szarańcza jest znana ze swego nienasyconego apetytu. Bóg często używał rojów szarańczy i idącego za nimi zniszczenia jako narzędzia sądu. Każdy wierzący powinien mieć taki sam nieograniczony apetyt na Słowo Boże. Gdziekolwiek znajdziemy zieloną gałązkę prawdy, pożerajmy ją. Po trzecie, Pismo Święte pochwala szarańczę, ponieważ nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Mówią o tym przypowieści Salomona, 30 rozdział, 27 werset. Nasz Pan Jezus Chrystus również jest niewidzialny dla świata. Czy potrafimy zachować zgodność z Nim tak samo jak szarańcza działa? Przez Ducha Świętego każdy z nas ma swoją rolę do odegrania i dar do sprawowania. Obyśmy robili to z energią i wiernością. Szarańcze nie mają króla, jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, 27 werset.